proszę Państwa, to tak słabo dzwoni, ale jest inny dźwięk niż mój, więc coś zapowiada. Chciałam serdecznie przywitać wszystkich Państwa, którzy przyszli na otwarcie wystawy. Przede wszystkim witam artystów, członków Związku Polskich Artystów Plastyku, którzy pracują społecznie dla naszego okręgu. Proszę Państwa, uważam, że to był bardzo taki jakby dobry i celowy pomysł. Organizowaniem tej wystawy pod koniec roku 2019, czyli wystawa zamyka, tą wystawą zamkniemy rok obecny. Wszystkim artystom, którzy tu wystawiają, podziękować takim odpowiednim serduszkiem. Proszę sobie przypiąć, teraz powiem o tym serduszku troszeczkę. Proszę Państwa, to nasza grupa tkacka jest tak bardzo żywą grupą i bardzo zajmującą się nawet takimi drobiazgami, jak tu widzicie. Serce przekazała dla właśnie artystów, którzy tę wystawę w tej chwili odbierają, ale ona wiedziała, że to jest nasz nowy zarząd. Pani ma 100 lat. O! Tak. Znaczy będzie miała w 2020 roku. To jest rok Jana Pawła II i ona w tym samym roku się urodziła i jeszcze dzięki Bogu żyje i robi takie rzeczy, więc trudno nie przyjąć. Pani Danuta Jaworska, pan. Dziękujemy, wzruszająco. Więc to jest taka rzeczywiście i prosiła, żeby wszystkim sercem oddawać. Ponieważ ja chciałam skończyć swoją część i poprosić teraz Adama, kuratora wystawy, o parę słów na temat wystawy i artystów, którzy uczestniczą. A to proszę. Witam serdecznie, szanowni Państwo. Proszę Państwa, pomysł był prosty. Jak to często bywa z pomysłami, z realizacją było trochę inaczej, ale jest myślę, że fajnie. Pomysł się narodził na początku naszej kadencji. Polegał on na tym, że pamiętałem z dawnych czasów, kiedy byłem, tu się będę musiał wyrazić, zwykłym szeregowym członkiem związku, że tak niewiele wiedziałem o zarządzie. No, traktowałem tych Państwa jako urzędników, tutaj ze skruchą to mówię, i ponieważ chciałbym uniknąć czegoś takiego, to sobie wymyśliłem, że dobrze byłoby się zaprezentować od tej innej strony, nie tej urzędniczej, nie pomaganie, nie praca, tylko właśnie my jako artyści. Stąd pomysł. Nasz aktualnie miłościwie panujący prezes wymyślił nazwę, która mi się bardzo spodobała i tą nazwę widzicie Państwo na plakacie? Na plakacie jest. Tak, na plakacie jest, czyli po znajomości, ale to jest taka gra słów. Poznaj mości. I proszę Państwa, właściwie na tym można by skończyć, bo ja tylko jeszcze chciałem bardzo podziękować Pani Ewie, dlatego że wspomagała mnie tutaj swoją radą. Ja tylko byłem od tego, żeby to wszystko poukładać, powiesić, a tak naprawdę to Pani Ewa tak mówiła mi, to tam, to siam, to i ja. Ja tylko tak pod kierunkiem. Bardzo serdecznie dziękuję. To było miłe i bardzo dla mnie pożyteczne, bo czego się nauczyłem. Wzajemnie, to zawsze dobrego. Się uczymy. To ja tylko pozwolę sobie uzupełnić tą wypowiedź. Proszę Państwa, zarząd w składzie nieobecna Ania Gałuszka, tak? Obecna Patrycja Dubiel, Witold Liszkowski, Mirosław Kociński, Aleksander Zyśko, Adam Marciniak, Kazimierz Pawlak. To my tworzymy tutaj tą grupę, która prezentuje się Państwu dzisiaj, korzystając po znajomości z galerii Pani Ewy, za co serdecznie dziękujemy. Bardzo mi miło, że Państwo tak licznie się zgromadziliście. Podzielmy się opłatkiem, życzmy sobie wszystkiego najlepszego na nadchodzący okres czasu i na cały rok, a po opłatku zapraszamy też do lampki wina. Dziękuję bardzo. I dużo słodyczanego. Tak. Szczerze mówiąc. Tak.